cześć, jestem Mag, witam was w kolejnym unboxingu z moim bratem. Dzisiaj będzie unboxing, dobra, coś mojego nowego komputera, czyli Asusa ROGa G20. Komputer ma bardzo dobre parametry, każdy się mnie pytał o parametry, o inne rzeczy, jaki będzie to komputer i teraz wam wszystko powiem. Ale zacznijmy, tak on wygląda, ale rozpakowujmy go. Już mama nagrywa. Okej. Tu jest zapewne klawiatura. Jak to do każdego komputera jest załączona klawiatura. Zobaczymy. Może jakąś dobrą klawiaturę mi dali. Nie, zwykła. Była Asusa taka zwykła klawiatura, moja lepsza. Odejdź mi, kurz. No weź ją coś powiedz. To zobacz. Komputer jest strasznie mały, jak na takie rzeczy, co ma w sobie. Ludzie, nie wiem, co tu... Tak, nie rozrywaj. A, tu ci jest zasilacz. No, pokażę, czekajcie. Zębie, tak, to fajnie, to jaki zasilacz ma, patrzcie. O kurde, ale to jest monstrum. Tutaj kabel HDMI. Do środka, tu w ogóle na HDMI będzie. Zabierz mi coś tam. No i teraz. Finał. Jezu, czekałem miesiąc na ten komputer, aż dojdzie. Ja myślałam najpierw, że oni go z Chin w ogóle mi wiozą. Ale wyjdź to... z tego kartonu. Cicho, proszę, wyjdź. Jakoś nie wolno. Nie wolno. Weź się go, pokaż. Pokaż jego, patrzcie, co on robi. Dziecko Neo. O. Mikuś, ciszej, bo mama nagrywa. Jezu. Kurde, teraz wam powiem tutaj rzeczy, jakie są. Procesor Intel Core i7 4790, pamięć GDDR3SO DIMM 16 GB, grafika Nvidia GeForce GTX 980 4 GB, HDD, wszystko. I teraz, kurde, to nie wygląda jak komputer, tylko jak konsola. Tu są wszystkie wejścia, HDMI. No mówiłem, że karta ma HDMI. HDMI. Patrzcie, a tak wygląda z przodu. Ja bym nie powiedział nigdy, że to jest komputer, ale słuchajcie, żebym wam powiedzieć cenę, jeżeli mieszkacie w Niemczech, to za taki komputer z 2000 musicie dać. Czyli... Patrzcie, co jeszcze tu dostałem. Ale zapomniałam o tym. Dostałem Assassin's Creed Unity za darmo w ogóle do tego komputera. Jak to teraz otworzyć? Quasimodo! Mam... Tak o, mam specjalny kod na pobranie Assassin's Creed Unity i Assassin's Creed Freedom Cry, czyli dodatek do Assassin's Creed 4, czyli... A będę miał w co grać na nowym kompie! A ja chciałem kupić sobie Assassin's Creed Unity, czyli... Mój kochany komputer mnie za to wyręczył. Ale fajnie, co? Patrzcie. Patrzcie, ten komputer ma po 30 cm. To jest takie małe. Jeszcze wam pokażę monitor mój, który zakupiłem. Philipsa 27 cali. Taki, ło. O Jezu. Jestem spocony. HDMI, wszystko, HD, nie ma Ultra HD, bo ten z Ultra HD kosztował drożej, a był dwa razy słabszy, wam powiem, od tego. Mamo, Niku. Odejdź, Nikunia. Dobrze mieć brata. Dobra, dobra! Połamiesz! Patrz tam na czas.
Jeszcze nie udało się. Czekajcie. Dobra. Dobra. Możesz położyć się aparat i mi pomóc? Ja ci pomogę. Wyciągnij. O! Proszę bardzo. Czterolatek siłą normalnie pudziana. Proszę bardzo. Mam. Dziękuję. Podstawa tutaj. Cicho. Bo ja nagrywam, Nikuś. O kurde. No, może ja wam nie... Przesuń się. Ja wam nie będę tego podnosił, bo jeszcze będę podłączał, ale to jest 27 cali. Tak, 27. Ekran LCD, ultra. Kolory. HDMI. Wszystko jest. Ja specjalnie... Zostawka. Specjalnie kupowałam monitor HD, że do komputera. Tak w ogóle cały zestaw kosztował. Za monitor dałem 300 do 300 euro. To jak na polskie wszystko liczyć, to ja dałem. Tak wszystko na raty, to tam wiesz. Nie pokazuj trochę, tylko nie moje nogi. Ja mam ładne nogi, ale tutaj są ładniejsze. Każdy mnie właśnie prosił o unboxing tego i wszystko. Więc to było na tyle. Bardzo fajny komputer, wszystko fajne. Assassin's Creed Unity dostałem za darmo, więc szykujcie się na serię z tej gry. Komu chcesz podziękować? Co? Komu chcesz podziękować? Chcę podziękować mojej kochanej mamie i dla mojego dziadka za to, że są tacy dobrzy i kupili mi to. Ja chodź się przytulam kamerę, ale teraz przytulam moją mamę. Ale to było na tyle w tym odcinku. Myślę, że wam się spodobał. Zapraszam was do innych serii Mundo Las Max i cześć!